pierwszej kolejności każda firma, nowa firma, czyli startup, technologiczna firma, powinna myśleć o swoim produkcie oraz o do kogo on jest skierowany, czyli o ostatecznym kliencie. Nie jest dobrym pomysłem natychmiast myśleć o bogatym inwestorze, wielkich dolarach i tak dalej, i tak dalej. To są źli podpowiadacze. Źli podpowiadacze. Pierwsze i najważniejsze to jest, co jest efektem naszej pracy i dla kogo on jest skierowany, dlaczego on ma przynieść korzyści ostatecznemu odbiorcy czy klientowi. To jest droga do uzyskania zarówno i wsparcia finansowego, jak i do osiągnięcia sukcesu. Spośród nowych firm, które się z nami kontaktują lub oferują nam swoje usługi, podstawowym problemem jest to, że wiele z tych firm uważa, że bank jest zobligowany do wspierania ich finansowo, dlatego że mają dobry pomysł. Chciałem powiedzieć, że bank nie jest zobligowany do żadnego wspierania kogokolwiek. Bank ma relacje partnerskie i startup, nie startup, to jest dla nas partner. A więc ważne jest, żeby ta oferta była podbudowana czymś, albo gotowym produktem, albo pomysłem wspartym zespołem. Sama idea naprawdę niewiele znaczy. W tych relacjach z bankiem najważniejsze jest prawidłowe sformułowanie, jaki problem rozwiązanie kreuje i dla kogo on jest, a startupy często o tym zapominają. Także myślę, że wiele firm w Polsce jest bardzo nastawionych na to, że ma ciekawy pomysł, ma umiejętności technologiczne, tylko że to nie do końca jest wystarczające. Bank wspiera European Startups Days, ponieważ sądzimy, że upowszechnianie wiedzy o tym, w jaki sposób należy kreować właściwą nową przedsiębiorczość opartą na nowej technologii, opartych na nowych technologiach, jest bardzo ważnym elementem dla nas, jako dla gospodarki, dla nas, jako dla społeczeństwa. Nie do końca naszym celem jest upowszechnianie czy napędzanie mody na startupy, przekonywanie ludzi, że można łatwo dostać pieniądze. Bardziej zależy nam na tym, aby wspierać właśnie nową przedsiębiorczość, czyli to, że chcielibyśmy, aby jak najwięcej ludzi myślało o tym, jak założyć własną firmę i wykorzystywać nowe technologie, które pozwalają tę firmę stworzyć łatwiej. Tak? Ale jednak jest to zakładanie nowego przedsiębiorstwa i o tym chcielibyśmy, aby młodzi przedsiębiorcy pamiętali.